Już po raz szósty wręczone zostały nagrody gospodarcze Perełki Ziemi Kłodzkiej. Przyznane zostały w 5 kategoriach: usługa, najlepszy produkt, technologia, inwestycja, firma rodzinna oraz działania na rzecz lokalnej społeczności. Nagroda robi się coraz bardziej prestiżowa. Po pierwsze motywuje właściciela do tego, żeby robił jeszcze więcej dla swojej firmy, a przede wszystkim, co uważam za najważniejsze w tej nagrodzie, docenia to, co do tej pory zostało zrobione przez firmę. Konkurencja była bardzo duża. W każdej kategorii było kilka bądź kilkanaście nawet nominowanych. Jest dużo członków kapituły i każdy oczywiście ma swoje zdanie, ale też ta konkurencja spowodowała, że oczywiście było to bardzo różnorodne i ciężko było wytypować tych najlepszych. No, nie chcieliśmy nikogo pominąć, nikogo skrzywdzić, dlatego cieszę się, że była też możliwość przyznania wyróżnień. Prowadząc biznes na tym terenie, uczestniczymy też w społeczności lokalnej i dobrze jest, jak zauważamy to i dajemy od siebie to, co potrafimy, czyli właśnie zorganizujemy jakieś przedsięwzięcie, jakiś projekt. I docenienie tego jest równie ważne. Nagroda w kategorii firma rodzinna. Bardzo się cieszę, ponieważ jako reprezentantka firmy rodzinnej Rutkowski mogę być tutaj dzisiaj i bardzo się cieszę, że kapituła doceniła właśnie nasze starania. No i jestem naprawdę zaszczycona. Prowadzimy działalność od ponad 20 lat na terenie Kudowy, a nasza firma w ogóle jest z Torunia. Jesteśmy bardzo zaskoczeni tym. No i naprawdę to jest tak miło, że człowiek tyle lat pracuje, ciężko pracuje i został wyróżniony za tą swoją pracę, nie? Bo to w rolnictwie to praca jest, jak to się mówi, od świtu do nocy. Nie ma takich przerw, świąt, niczego. No i to jest satysfakcja bardzo wielka. Gospodarstwo prowadzi hodowlę bydła mlecznego, opasy również też. No i jest też uprawa zbóż, rzepaku i kukurydzy pod potrzeby hodowli. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika działa na terenie 4 gmin Masywu Śnieżnika i przede wszystkim działa na rzecz aktywizacji ludności lokalnej, czyli jak to, żeby sami też nawzajem sobie pomagali. Do tej pory pamiętam historię, jak w 97 była powódź i mama wtedy opowiada, jak odkryła w sobie społecznicę i myślę, że do tej pory cały czas jakby utrzymuje to i robi to, co najbardziej kocha, czyli pomaga innym. Jestem bardzo zadowolony. To są oryginalne lody włoskie, moje receptury i najważniejsze jest, to są naturalne składniki, nie ma sztuczne, nie ma chemia, po prostu naturalne. W trakcie gali Loża Dolnośląska Business Center Club przyznała Joannie Krajplenkiewicz nagrodę Filar Gospodarki. Przyznajemy osobom szczególnie zasłużonym w kierunku integracji środowisk gospodarczych, otwartości na działalność społeczną i takiego nadzwyczajnego daru, talentu, można powiedzieć, włączeniu ludzi do wspólnych inicjatyw. To wszystko udało się oczywiście za sprawą też pewnie wielu współpracujących i współdziałających ludzi, ale na pewno liderem projektu i twarzą jest pani prezes Joanna Krajplenkiewicz. Także lobbowałem za tym i cieszę się, że mogłem dzisiaj zwieńczyć, przyznając tę naszą nagrodę. Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy.